czy uczenie mimowolne jest procesem automatycznym. Procesy automatyczne to jest ten rodzaj procesów, który nie wymaga od nas kontroli, czyli nie musimy zwracać specjalnej uwagi na to, w jaki sposób stawiamy nogi, wchodząc po schodach. Robimy to niejako automatycznie. Nie musimy specjalnej uwagi zwracać na to, w jaki sposób zmieniamy bieg z pierwszego na drugi, prowadząc samochód. Możemy równocześnie rozmawiać z kimś, kto siedzi obok, i wykonujemy te czynności automatycznie. I najczęściej jest tak, że procesy automatyczne są nieświadome, w tym sensie, że nie zdajemy sobie sprawy z ich przebiegu. Najczęściej procesy automatyczne badamy w ten sposób, że każemy osobom badanym wykonywać dwa równoległe zadania. W przypadku badań, o których opowiem za chwilę, wykorzystaliśmy zadanie generowania interwałów losowych, w którym prosimy badanych, żeby jak najbardziej nieregularnie stukali palcem w stół. To jest bardzo proste zadanie, ale kiedy Państwo spróbują je wykonać sami, okaże się, że jest niezwykle trudne, ponieważ regularne stukanie palcem w stół jest właściwie bezwysiłkowe. Możemy oglądać telewizję, możemy słuchać radia, możemy z kimś rozmawiać i jednocześnie wystukiwać jakiś rytm, który jest regularny. Natomiast jeśli chcemy jak najbardziej nieregularnie wystukiwać ten rytm, to wtedy brakuje nam niejako zasobów na to, żeby wykonywać jeszcze jakieś inne zadanie. Postawiliśmy taką hipotezę, że jeśli poprosimy osoby badane, żeby zapamiętywały przykłady sztucznej gramatyki i jednocześnie jak najbardziej nieregularnie stukały palcem w stół, to wtedy nie będą one się specjalnie różniły od osób, które mają tylko zapamiętywać. Dlaczego? Ponieważ samo uczenie się nie wymaga od nas specjalnej uwagi i możemy te zasoby uwagi, które posiadamy, poświęcić na drugie zadanie. W tym przypadku wystukiwanie jak najbardziej nieregularnego rytmu. Jeśli rzeczywiście tak jest, to efekty uczenia osób, które wykonywały dwa zadania i osób, które wykonywały tylko jedno zadanie, czyli zapamiętywanie, nie powinny się różnić od siebie. Na tym wykresie widać, że grupa, która miała tylko jedno zadanie, czyli wyłącznie zapamiętywała egzemplarze ciągów, osiągnęła mniej więcej taki sam poziom poprawności klasyfikowania nowych egzemplarzy na gramatyczne i niegramatyczne, jak grupa, która miała dwa zadania równolegle do wykonania, czyli zapamiętanie i wystukiwanie nieregularnego rytmu. Różnica między tą grupą jest nieistotna statystycznie, zatem można powiedzieć, że właściwie jej w ogóle nie ma. Grupa kontrolna, która tylko i wyłącznie klasyfikowała materiał na gramatyczny bądź niegramatyczny, osiągnęła stopień poprawności losowy, mniej więcej 50%. Zatem ten wykres pokazuje, że nie ma żadnych różnic między grupą, która miała dwa zadania i jedno zadanie. Wniosek z tego taki, że zadanie polegające na zapamiętywaniu, w które zaangażowany jest proces uczenia się mimowolnego, jest wykonywane automatycznie. Przechodząc do bardziej ogólnej teorii na temat nieświadomych procesów poznawczych, do kategorii nieświadomych procesów poznawczych zaliczamy również uczenie się mimowolne, należy powiedzieć, że Arthur Reber sformułował tę teorię i jej podstawą są cztery heurystyki ewolucyjne. Po pierwsze, formy biologiczne, które wykształciły się wcześniej w ewolucji, jeśli przetrwają proces doboru naturalnego, to stanowią podstawę do wykształcenia się kolejnych organizmów. Po drugie, zasada zachowania mówi, że jeżeli wcześniejsze formy ewolucyjne sprawdziły się, innymi słowy przetrwały, to zostają one zachowane. I dopiero na nich niejako nadbudowują się kolejne organizmy.
Zasada stałości mówi, że formy wcześniejsze są zachowane w mniej więcej tej samej postaci w toku ewolucji. Po czwarte, zasada powszechności twierdzi, że jeżeli jakaś forma przetrwała, to jest ona obecna w podobnej postaci wśród wielu organizmów. Jeśli dodamy do tego twierdzenie, całkiem uzasadnione twierdzenie, że coś takiego jak świadomość pojawiła się dosyć późno w ewolucji, trudno mówić, że szczur na przykład ma świadomość jakąkolwiek. Zatem pojawiła się ona raczej później niż szczur. To dojdziemy do głównej tezy, że uczenie się mimowolne jako proces poznawczy, do którego nie mamy dostępu świadomego, musiało wykształcić się wcześniej w ewolucji, zanim pojawiła się świadomość. Ta teza pociąga za sobą pewne konsekwencje. Mianowicie Reber mówił o tym, że jeśli jest tak rzeczywiście, że uczenie mimowolne jest dosyć wczesnym wytworem ewolucji, to powinno ono być bardziej odporne na uszkodzenia czy na czynniki, które mogą zakłócać procesy świadome w porównaniu właśnie z procesami świadomymi, na przykład podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów. Po drugie, powinna być niezależna od wieku. To znaczy, powinna być z jednej strony odporna na procesy starzenia się, które wpływają, na przykład można podać przykład pamięci, że osoby starsze mają troszeczkę gorsze wyniki w zapamiętywaniu nowych informacji niż osoby młodsze. To jeśli chodzi o uczenie mimowolne, to takich różnic nie powinniśmy zaobserwować. I w drugą stronę również nie powinno być żadnych różnic pod względem uczenia mimowolnego u bardzo małych dzieci w porównaniu z osobami dorosłymi. I po trzecie, jeśli te przesłanki wyprowadzone z biologii ewolucyjnej i etologii są słuszne, to powinniśmy oczekiwać tego, że ludzie nie będą się różnili między sobą, jeśli chodzi o efektywność procesu uczenia się mimowolnego, ponieważ jesteśmy niejako równo wyposażeni w ten proces. Jeśli chodzi o odporność, mówiłem już o badaniach z udziałem pacjentów amnestycznych. Okazuje się, że uszkodzenia, które zaburzają nam pamięć świadomą czy pamięć deklaratywną, nie wpływają nam, nie pogarszają nam efektywności procesu uczenia się mimowolnego. Zatem badania z udziałem tych pacjentów mówią o tym, że tak, rzeczywiście jest tak, że pewne czynniki wpływają zakłócająco na procesy świadome, natomiast uczenie mimowolne nie podlega tym zaburzeniom. Po drugie, o czym też już wspominałem wcześniej, wykonywanie dwóch równoległych zadań, które zaburza nam procesy świadome wymagające naszej uwagi, nie wpływa pogarszająco na efektywność procesu uczenia się mimowolnego. Jeśli chodzi o wiek, to wykonywano eksperymenty, w których porównywano efekty uczenia się mimowolnego wśród 12-miesięcznych dzieci i osób dorosłych i okazało się, że nie ma właściwie żadnych różnic. Kiedy zastanowimy się nad tym, w jaki sposób funkcjonuje pamięć 12-miesięcznego dziecka i nabywanie nowych informacji w sposób świadomy i porównamy 12-miesięczne dziecko z osobą dorosłą, to można powiedzieć, że osoby dorosłe są lepsze w zapamiętywaniu nowych informacji, w przyswajaniu nowych informacji niż dzieci. Takiej różnicy nie ma, jeśli chodzi o uczenie się mimowolne. Po drugie, badano 7-miesięczne dzieci, czyli nawet jeszcze młodsze, jeśli badano w eksperymencie, w którym starano się odpowiedzieć na pytanie, czy one uczą się mimowolnie, i okazało się, że tak, i na dodatek potrafią wykryć, nabywają abstrakcyjną wiedzę dotyczącą reguł sztucznej gramatyki, którą pokazywałem Państwu poprzednio. Jeśli chodzi o zróżnicowanie ludzi pod względem uczenia się mimowolnego, to można powiedzieć, że rzeczywiście jest ono mniejsze
niż zróżnicowanie ludzi pod względem innych wymiarów, na przykład inteligencji, okazuje się, że osoby, które mają wysoki iloraz inteligencji, nie różnią się od osób mniej inteligentnych pod względem zdolności do nabywania informacji w sposób mimowolny. Innym wymiarem, na którym ludzie są zróżnicowani, to pojemność pamięci roboczej. I tutaj w badaniach okazuje się, że zdolność do przechowywania na krótko dużej ilości informacji, która jest różna u różnych osób, nie jest w żaden sposób związana z uczeniem się mimowolnym. Innym wymiarem, na którym obserwujemy duże zróżnicowanie między ludźmi, jest poziom ich zdolności do twórczego myślenia, innymi słowy ich kreatywność. Okazuje się, że to, czy człowiek jest kreatywny, czy może mniej kreatywny, w ogóle nie ma żadnego związku z tym, jak efektywnie uczy się w sposób mimowolny. Innymi słowy, tutaj w uczeniu mimowolnym, w porównaniu z kreatywnością, znowu obserwujemy znacznie mniejsze zróżnicowanie ludzi. Badaliśmy również różnice między osobami związane z ich osobowością i temperamentem. I tutaj okazało się, że cechy osobowości, ekstrawersja, neurotyzm czy psychotyzm, znowu nie ma żadnego związku z tym, jak efektywnie ludzie nabywają informacje w sposób mimowolny. Natomiast wykryliśmy, że dwa wymiary temperamentu mają związek z uczeniem się mimowolnym i te dwa wymiary to perseweratywność i żwawość. I wyjaśnienie, które proponujemy, zrobiliśmy takie wstępne badania dopiero. To jest dosyć nowy problem i tak naprawdę chyba my jako pierwsi zrobiliśmy te badania. Spodziewamy się, że skoro temperament jest bardzo silnie uwarunkowany biologicznie, genetycznie, to znaczy, że wykształcił się mniej więcej w tym samym czasie w toku ewolucji, co uczenie się mimowolne. Zatem być może tutaj jakieś różnice pod względem temperamentalnym, różnice w efektywności uczenia się mimowolnego mogą się pojawić. I rzeczywiście, jeśli chodzi o dwa wymiary temperamentu, takie różnice żeśmy wykryli. Natomiast badania są cały czas prowadzone. Więcej szczegółów na ten temat będziemy mieli wkrótce. Przechodząc do praktycznych aspektów badań nad zjawiskiem uczenia się mimowolnego, po pierwsze chciałbym powiedzieć kilka słów na temat intuicji. Intuicję tutaj rozumiemy jako podejmowanie decyzji bez uświadomienia sobie przesłanek tych decyzji. To znaczy intuicyjnie wybieramy jedną z możliwości, natomiast jeżeli zapyta się taką osobę, która taką decyzję w sposób intuicyjny podejmuje, dlaczego wybierasz X, a nie Y, to ta osoba powie, nie wiem. No, intuicja mi podpowiada. Hipotezę, którą chcemy zbadać wkrótce, można sformułować w ten sposób, że właśnie intuicyjne podejmowanie decyzji jest efektem uczenia się mimowolnego. To znaczy, wcześniej zdobyta wiedza ukierunkowuje nasze wybory późniejsze, tyle że my nie zdajemy sobie z tego sprawy. I nazywamy to potocznie intuicją. Natomiast może to mieć przynajmniej częściowy związek z uczeniem się mimowolnym. Po drugie, rozpoczęto już badania, które starają się wyjaśnić, w jaki sposób małe dzieci uczą się języka, wyjaśnić to zjawiskiem uczenia się mimowolnego. Jak Państwo doskonale wiedzą, uczenie się gramatyki języka, takie jawne uczenie się, dopiero następuje w szkole. Dziecko już dawno potrafi mówić, i już dawno doskonale używa języka w sposób gramatyczny, czyli wie, co to jest, jakie zdanie jest gramatyczne, a jakie nie jest gramatyczne, natomiast z całą pewnością nie potrafi sformułować reguł gramatyki. Zatem można, i dokładnie tak samo jest w badaniach nad uczeniem się mimowolnym, i stąd pomysł, żeby spróbować zastosować metody badawcze
służące do badania uczenia się mimowolnego, do badania małych dzieci i sposobów, w jaki posługują się językiem. Po drugie, możemy zastosować tę wiedzę, którą zdobyliśmy w badaniach laboratoryjnych, w praktycznych działaniach związanych z nauczaniem drugiego języka. Tutaj mogę podać przykład eksperymentu znowu Artura Rebera, w którym badanym osobom mówiono na temat tego, jakie są reguły sztucznej gramatyki. I okazuje się, że jeżeli informacja na temat tego, jakie są reguły, pojawia się po fazie zapamiętywania, to nie ma to wpływu na późniejszą poprawność podejmowania decyzji, co jest gramatyczne, a co nie jest gramatyczne. Natomiast jeżeli najpierw zaprezentujemy reguły, a potem przykłady, to wtedy ludzie sobie radzą lepiej. Stąd prosty wniosek, że nauczając drugiego języka powinniśmy podawać dwie informacje, znaczy przykłady oraz reguły gramatyki tego języka. A im wcześniej podamy reguły, tym prawdopodobnie jest to lepiej dla nabywanych umiejętności. Innym praktycznym aspektem badań nad uczeniem mimowolnym jest tworzenie systemów eksperckich wspierających podejmowanie decyzji. Są sztuczne systemy komputerowe, w których zawieramy pewną wiedzę oraz reguły posługiwania się tą wiedzą po to, żeby pomóc ludziom w podejmowaniu decyzji. Ma to duży związek z wiedzą tak zwaną ekspercką. Eksperci różnią się od nowicjuszy oczywiście tym, że wykonują określone działania znacznie lepiej niż nowicjusze, ale również tym, że bardzo rzadko potrafią sformułować dokładnie przesłanki, które nimi kierują. Oczywiście pojawia się wtedy problem, w jaki sposób wydobyć od eksperta wiedzę, którą posiada i którą się efektywnie posługuje, i przełożyć ją na przykład na program komputerowy, który będzie pomagał nowicjuszom nabywać nową wiedzę. Badania nad uczeniem mimowolnym mogą w tym pomóc oczywiście. To, że nabywamy pewne informacje, czy zapamiętujemy pewne rzeczy, nie zdając sobie z tego sprawy, ma też kolosalne chyba znaczenie, jeśli chodzi o zeznania naocznych świadków. Jeśli uda nam się wypracować sposoby badania pamięci, która nie jest nam dostępna w sposób świadomy, wiarygodnego badania, może mieć to olbrzymie znaczenie w badaniu naocznych świadków przestępstw i w ocenianiu wiarygodności ich zeznań.